Jak wylądowałam na komendzie w milicji w Mysłowicach, to zachciało mi się śmiać, chociaż nie było do śmiechu, bo cele były napchane, były malutkie, miejsca nie było. Jak mnie wprowadzili na komendę, to usłyszałam, przepraszam najmocniej za to, co powiem, kurwa mać, po co nam tu baba potrzebna? Gdzie my ją zamkniemy? W samych chłopów pełno w celach, a nam jej z chłopami zamykać nie wolno. Ja mówię, ja im na to, no oczywiście, że nie wolno, bo jestem szanującą się mężatką i nie życzę sobie, żebyście mnie z obcymi facetami zamykali. No więc koledzy tam się zaczęli śchichrać w tej celi, no a oni jakoś jedną celę opróżnili, zamknęli mnie w tej celi solo. Także miałam apartament tylko dla siebie. I potem po jakimś czasie jeszcze do mnie dołączyła właśnie Ola Bednosz z Komisji Zakładowej Kopalni Mysłowice. Potem nas załadowali do Suki, to już była głęboka noc. I wieźli nas długi czas gdzieś w niewiadomym kierunku, a jeszcze takie hasła i takie sugestie ze strony ubeków i milicjantów były, że myśmy byli przekonani, że mogą nas gdzieś wysadzić w lesie i porozwalać, albo że w ogóle nas gdzieś wywożą nie wiadomo gdzie. No i nastrój był taki, że wolę nie mówić. Ja byłam sama jedna w tej Suce i sami mężczyźni. No jak koledzy zobaczyli te moje cienkie pantofelki i cienkie rajstopki, to zaczęli brzydko kląć, że mnie tak z domu zabrali w taki mróz siarczysty. No i co pamiętam, różne reakcje kolegów. Jedni kleli bardzo brzydko, jedni byli spokojni. Był taki jeden, nawiasem mówiąc, z mojej rodziny, ze strony męża, za którego mi do dzisiaj wstyd, który się mazał jak baba, choć normalnie miał, prawda, dziubo ducha do ucha i odstawiał wielkiego chojraka, a wtedy to się mazał i płakał, bo się bał. A we mnie się coś zacięło i ja ani jednej łzy nie uroniłam, było mi wszystko jedno, tylko w ogóle po prostu chciałam zachować twarz i tylko w sobie mówiłam, że wszystko wszystkim zdechnę, padnę, ale nie, ani jednej mojej łzy nie zobaczą, choćbym miała trupem paść. I dojechaliśmy do Jastrzębia Szerokiej, do zakładu karnego, tam nas wysadzili. No i oczywiście to była noc, to już było gdzieś, ja wiem, między trzecią, przybliżeniu chyba między trzecią a czwartą nad ranem w niedzielę. Albo nawet jeszcze dalej. W każdym razie wysadzili nas w Jastrzębiu. Była runda honorowa pomiędzy dwoma szpalerami uzbrojonych milicjantów z psami, jak najgorszych bandziorów. Potem nas zaprowadzili do szatni. Tam w tej szatni właśnie, i to już chyba zbliżała się szósta, bo nas tam najpierw trochę podtrzymali. Tam między innymi zaczęli dowozić koleżanki z innych miast, między innymi spod Beskidzia. Tam wtedy w tej szatni była już Teresa Brocka przywieziona i inne koleżanki. I tak nam jakoś zeszło do godziny szóstej, bo jak nas potem prowadzili do tych baraków, gdzie były cele, bo to był zakład karny, to z otwartych drzwi było słychać przemówienie Jaruzelskiego o stanie wojennym. I wtedy żeśmy dopiero zaczęły się domyślać, że to jest jakaś grubsza sprawa, bo straszyli nas, nie było mowy o stanie wojennym, tylko tak gdzieś powiedzmy od maja, czerwca, jak od momentu jak Jaruzelski zaczął prosić o słynne 90 dni spokoju, to zaczęły takie chodzić nieoficjalne słuchy, że to jest przygrywka do stanu wyjątkowego, nie do wojennego, tylko do wyjątkowego. No i potem nas rozprowadzili po tych barakach. Tak nas przeganiali z baraku do baraku. Oczywiście byliśmy bez jedzenia. Rano nam dali jakiś taki paskudny, kwaśny żur. Oczywiście nie dało się tego jeść. Zresztą nam się jeść nie chciało, bo byliśmy wszystkie w wielkim stresie, chociaż nie obyło się bez dowcipu. Bo jedna z koleżanek, pamiętam, zaczęła chodzić nerwowo tam i z powrotem po celi, a Ewa Szostakowska, która była radcą prawnym regionu Podbeskidzie, która oni też tam wtedy trafili, tak patrzy na ją i mówi, cholera, przestań tak łazić tam i z powrotem, niech ci się nie wydaje, że jak łazisz, to nie siedzisz.
Zaczęliśmy się wszystkie śmiać. No i potem wieczorem zaczęli nas rozwozić, to już wtedy po więzieniach. Dziewczyny z Podbeskidzia trafiły do Cieszyna, a nasze koleżanki stąd, część trafiło do więzienia w Lublińcu, a część na Radochę do Sosnowca, w tym również ja na Radochę. Tam nas przywieźli, to już była 10 wieczór. Przywieźli nas na Radochę, zaprowadzili nas do pawilonu kobiecego i najpierw nas zaprowadzili na piętro, gdzie było ciepło i te cele były czyste, ciepłe, schludne. I potem nie zdążyłyśmy się w tych celach na piętrze nawet rozpakować. Sprowadzono nas z powrotem na dół, na parter i rozlokowano nas po celach w parterze, a tam te cele to było coś strasznego. To wtedy było widać, że Radocha to jest stary, za przeproszeniem, pierdel z czasów carskich. Te cele były zimne, wilgotne. W celi numer 14 bodajże, gdzie najpierw trafiłam, to była cela chyba, nie wiem, 10-osobowa, ale dostawiono tam tych łóżek piętrowych, tych prycz takich i tam nas było chyba 16 osób. To było coś okropnego. Lód na ścianie, wilgoć, grzyb, smród, zimno. I w rogu tego, to nie zapomnę, za przeproszeniem, taki brudny, zastrupiały sracz. I jedyne co, to taka była tylko barierka metalowa i jedyną osłoną to był taki brudny, śmierdzący koc, żeby trochę odsłonić, prawda, tą miskę klozetową od reszty celi. No i tak to wyglądało. Brud, wilgotne te materace, śmierdzące, paskudne na tych pryczach. Te materace to były góry i doliny. Ja przypuszczam, między innymi to też wpłynęło na to, że mój kręgosłup po dzień dzisiejszy wygląda nieciekawie. No i to wszystko było takie mokre, wilgotne, zagrzybione. A jedzenie na drugi dzień rano to było coś okropnego. Oczywiście rygor więzienny, pobudka o wpół do piątej rano, apel, wpada klawiszka, darła się, trzeba było tak zwaną kostkę składać, prawda? To kostkę to się wieczorem składało przed pójściem spać, a rano się tą wystawiało się buty i odzież poza cele na stołeczku, na takiej ryczce, jak to się po śląsku mówi. Na takim taborecie potem po apelu się to zbierało, można się było ubrać z powrotem. W apel trzeba było stać w szeregu, klawiszka nas ryczała. Oczywiście musiała na nas też poryczeć trochę przy okazji. Potem było śniadanie i to śniadanie, to go też nie zapomnę do końca życia, tych przysmaków. Bo przywozili nam na śniadanie zupę mleczną. To była zupa mleczna, był albo makaron, przeważnie była kasza. I wyglądało to w ten sposób, że to mleko nie dość, że było zważone, to jeszcze było przypalone, a pomiędzy tą kaszą pływały ugotowane larwy robali. Więc koleżanki, jak to zobaczyły, w tym również ja, no to pierwszy odruch to był odruch wymiotny. I najlepiej nie zapomnę reakcji Oli Molickiej, która też była bibliotekarką Biblioteki Związkowej w Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach, tam na Burowcu. Jak Ola zobaczyła tą zupę śmierdzącą, przypaloną, zważoną z tymi pływającymi glizdami, to pierwsza jej reakcja to było: fuj, ja się zaraz zeżgam, nie będę tego jeść. No kontrreakcja była kapitalna Eli Szczepańskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która była psychologiem, miała robić doktorat z psychologii, chyba nie zdążyła, bo ją też aresztowano. Siedziała z takim stoickim spokojem na pryczy, mówi tak: droga Olu, nawet gdybyś znalazła w tej zupie mlecznej zużytą prezerwatywę, to bardzo cię proszę, żebyś koleżankom apetytu nie odbierała, bo coś trzeba jeść. No więc wybuchnęłyśmy śmiechem wszystkie, ale nie jadłyśmy tej zupy. Potem nam przynieśli troszeczkę suchego chleba, no to ten chleb żeśmy jadły. No ale tak mniej więcej wyglądały zupy mleczne, którymi nas karmiono na Radosze.
Co jeszcze nie zapomnę, koszmarne wrażenie, to była łaźnia więzienna. W ogóle sprawy higieny to był horror. Przecież nas pozgarniali z domu, my nie wiedziałyśmy, gdzie jedziemy, kiedy wrócimy. Za przeproszeniem nie wzięliśmy szczoteczki do zębów, ani majtek na zmianę. No więc pod względem higieny osobistej, zwłaszcza dla kobiet, to był po prostu horror. Jak trzeba było środków opatrunkowych, nie było papieru toaletowego, nie było nic. No, straszne rzeczy. Trzeba było środków opatrunkowych, zrobiłyśmy aferę, awanturę urządziłeś. No my to nam przywieźli do celi takie lignine w takich arkuszach z magazynów więziennych. Ta lignina była zakurzona, a jak żeśmy ją, ona była w takich wielkich arkuszach, te arkusze trzeba było rozpakować, pociąć i podzielić między kobiety. Jak to zaczęłyśmy rozpakowywać, żeby to jakoś pociąć czy potargać, bo nożyczek nam nie chcieli dać, to tam były gniazda robali i larw w tej lignie. I proszę sobie wyobrazić, że myśmy to musiały w celach higienicznych używać. Mydła, każda dostała taki maleńki kawałek szarego mydła i tym się trzeba było myć. Do mycia się był zlew, jeden na całą celę i jedna miska metalowa, taka poobijana na chyba 16 osadzonych tam kobiet. No więc to było coś strasznego i zimna woda. I myśmy się kolejno w tej misce musiały myć tym maleńkim kawałeczkiem mydła, przepierać to, co miałyśmy na sobie, suszyć. Schnąć to nie chciało, bo w celi była wilgoć. Raz w tygodniu była kąpiel. Pierwsze wrażenie było, to było coś strasznego. Jak pierwszy raz mnie zaprowadzili razem z koleżankami do łaźni. Jak weszłam do tej łaźni, to mi się przypomniały wszystkie filmy o Auschwitz. I zaczęłam się zastanawiać, czy nam lada moment jakieś puszki z cyklonem B na łeb nie polecą, bo to był betonowy bunkier, taki wilgotny, cuchnący, paskudny. Te kabiny prysznicowe też były takimi betonowymi przegrodami poprzedzielane. Umyć się tam było ciężko, bo raz leciała z tego gorąca woda, a raz leciała woda lodowata i ciężko było jakąś taką wodę prawda, uzyskać, żeby się w tym jako tako umyć. Ja to w ogóle miałam horror, bo miałam włosy jeszcze dłuższe niż w tej chwili, prawie do pasa i proszę sobie wyobrazić, jak się tu myć takim maleńkim kawałkiem mydełka. No więc zrobiła mi się na głowie jedna wielka skorupa z tego wszystkiego. No, to było coś okropnego. Od tego też się zaczęły potem różne, prawda, takie kobiece dolegliwości, między innymi z braku higieny wynikające. W ogóle przez pierwsze 2 tygodnie, nawet do świąt, to był zakaz jakichkolwiek odwiedzin, zakaz korespondencji. Dopiero przed samymi świętami niektórym z nas pozwolono dostarczyć paczki, gdzie przede wszystkim właśnie były środki higieniczne, jakaś bielizna na zmianę, czy troszeczkę jedzenia, no to rodziny sobie odejmowały, żeby nam posłać. No to koleżanki, jak któraś dostała paczkę, to obdzielała całą celę. Ja to w ogóle byłam skazana, że tak powiem, na brak korespondencji, widzeń, bo po prostu w ten sposób chciano mnie zmusić do tego, żebym zaczęła mówić, żebym zaczęła sypać, żebym zaczęła współpracować. Miałam szlaban 6 tygodni na jakiekolwiek wiadomości z domu, od rodziny, na paczki. Aresztowano prawie, że całą moją rodzinę. Ostała się tylko średnia siostra Hania, która nie była w nic zaangażowana, tak samo jak jej mąż. Nie miał czasu zresztą na tą działalność, był ratownikiem górniczym. Druga siostra ze swoim mężem też była zaangażowana ostro w działalność związkową, też w KOWZAP, też w KPN. Moja mama, ojciec naraził się tym, że prawda, tak jak mówiłam, z hukiem i trzaskiem podziękował PZPR-owi, prawda, za lata przynależności. I w efekcie był moment, że moje córki zostały same, czego ja się najbardziej bałam, bo męża potem też zgarnęli, ojca też zgarnęli. Hania, ta właśnie średnia siostra, która nie była w nic zaangażowana, zabrała je do siebie.
Na szczęście obu panów, to znaczy męża i tatę, parę godzin przetrzymali, nawrzeszczeli na nich, postraszyli, kazali podpisać lojalki i wypuścili. I Bogu dzięki, że oni te lojalki podpisali, bo moje dzieci zostałyby bez opieki. No. Już mamy nie miały, babci nie miały, rodzina włosy z głowy darła ze strachu, bo nie wiedzieli, co się z nami dzieje. Jeszcze chodziły wieści, takie nie wiem, czy niecelowo puszczane przez SB, że gdzieś nas tam na stadionach trzymają, polewają zimną wodą, że będą wywozili gdzieś do Rosji, na Syberię i tak dalej. I mąż latał, biegał, usiłował się, płakał, usiłował się rozpaczliwie dowiedzieć, gdzie ja jestem, gdzie mnie wywieźli, co się ze mną dzieje, bo też krążyły takie pogłoski, że gdzieś tam mieli rozwalać, prawda, rozstrzeliwać w lasach. Po nocy no, strasznie było. I jak chodził do znajomych, do tych milicjantów, których znał, to nie chcieli z nim w ogóle rozmawiać. Nikt mu nie chciał nic powiedzieć. Darli się na niego i w ogóle zamknęli Dom Kultury Kopalni Mysłowice. Męża przenieśli jako referenta do działu socjalnego, gdzie był pod nadzorem i pod specjalnym rygorem, prawda, pod okiem nadwornego ubeka Kopalni Mysłowice. Także mój mąż szalał razem z ojcem przez 6 tygodni, nie wiedzieli, co się z nami dzieje. Ja przez 6 tygodni też nie wiedziałam i przypuszczałam wszystko, co najgorsze. Ja w pewnym momencie się tylko dowiedziałam podczas jednego chyba z przesłuchań, że mama jest aresztowana, że ma sprawę z dekretu, że pójdzie na długie lata siedzieć. I mogłam przypuszczać wszystko, co najgorsze, że dzieci zostaną same. To tyle wiedziałam. W sumie nie miałam wiadomości o rodzinie, o matce wiedziałam tylko, że siedzi. O mężu, o ojcu, o siostrze, o szwagrze nic nie wiedziałam. Oni mnie chcieli w ten sposób zmiękczyć. W międzyczasie miałam przesłuchania, w czasie których mówiono mi, że mąż się ode mnie odżegnuje, że to, co ja narobiłam, to jest karygodne, że mąż zamierza pozbawić mnie praw rodzicielskich, że podjął kroki zmierzające do rozwodu, że nie chce mnie znać, nie chce mieć ze mną nic wspólnego, a matka siedzi we więzieniu i że ją tam zgnoją, że zdechnie. No chyba, że chcę matkę ratować, to może jak będę grzeczna, pójdę na współpracę, to ją wypuszczą. No i takie teksty mi wstawiała ubecja w czasie przesłuchań. Równocześnie dowiadywałam się też, że mogę zostać bardzo, bardzo daleko wywieziona, bardzo daleko na wschód, gdzie jest bardzo zimno i że prawda, nie będę miała praw rodzicielskich, dzieci mi będą odebrane, mąż nie chce mnie znać, rodzina mnie nie chce znać, rodzina męża mnie nie chce znać. Nawet miałam, pamiętam takie przesłuchanie, przyjechała tak zwana Wyższa Japagonnaja Swołocz z Warszawy. Nie wiem, kto to był. Czy to był jakiś wyższej rangi esbek, czy nawet ktoś z kontrwywiadu, bo mnie próbowali o KPM zahaczać. Przesłuchanie odbywało się nie w pokoju przesłuchań, tylko w gabinecie dyrektora, tego naczelnika więzienia. I sam naczelnik stał na baczność przed tym panem, bardzo takim zresztą nonszalanckim. No i gdzie też mi naobiecywał, że już na 100% będzie rozwód, będę pozbawiona dzieci, że matka miała zawał, że zdechnie we więzieniu i w tym sensie była rozmowa, że albo zacznę mówić, albo źle się to skończy i matka z tego z życiem nie wyjdzie. Ja oczywiście przez ten cały czas słowa nie powiedziałam. Jedyne, do czego się przyznawałam, to moja data urodzenia i mój wiek. I tak mi już chyba do dziś zostało. Tylko wiem, że wtedy, jak wróciłam z tego przesłuchania, to dostałam, coś we mnie pękło. A we mnie pękło coś tym bardziej, że dzień wcześniej zostałam przewiniesiona do innej, mniejszej celi. I do tej mniejszej celi, znaczy kilka dni przedtem zostałam przeniesiona do innej mniejszej celi i w nocy przed tym przesłuchaniem był transport i do naszej celi dokwaterowano kobiety z kopalni Mysłowice. To była Helga Bajwoł-Wandzioch, dwojga nazwisk.
bardzo niesympatyczna osoba, bardzo nielubiana, pracownik ekspedycji. I wiedziałam, że ona jest z kopalni, jak zobaczyłam ją, to od razu zaskoczyłam z pryczy, a jako, prawda, młodsza i lżejsza, bo wtedy byłam szczuplejsza niż w tej chwili, prawda, zawsze te szczuplejsze to na górne prycze, prawda, proszono, żeby tam się ulokowały. Podskoczyłam do niej i mówię: rany boskie, Helga, powiedz mi, bo ja nic nie wiem, co się dzieje z moim mężem, co się dzieje z moimi dziećmi, gdzie jest moja mama. Ona tak stanęła, tak mnie odtrąciła, odepchnęła, mówi: twoja matka i ciebie za to wszystko, za ten strajk, co matka zrobiła, to was cała kopalnia Mysłowice przeklina, wszyscy was przeklinają, twój mąż cię znać nie chce. I też mi w takim bardzo nieprzyjemny sposób taką gadkę mi wstawiła, się od razu rozpłakałam. Pamiętam, że jak nie mogli mnie esbecy do płaczu skłonić, to ja wtedy przepłakałam do samego rana, trzęsłam się cała. I potem mnie wzięto rano zaraz po śniadaniu na to przesłuchanie, o którym już mówiłam. Jeszcze jak Ubek do mnie z takimi tekstami wyjechał, to ja już miałam dość. Weszłam do celi, jeszcze jak spojrzałam na tą Helgę, to dostałam jakiegoś takiego nerwowego ataku. Nie bardzo pamiętam wtedy, co robiłam, jak się zachowywałam, tylko wiem z tego, co mi Ola Bednosz opowiada, bo Ola Bednosz, o której już wspominałam, która była też członkiem komisji zakładowej u nas na kopalni, potem też tam do mnie trafiła na Radochę i też do mojej celi. Tylko wiem, że Ola mną potrząsała jak workiem kartofli, żebym się opamiętała, i jak mi przyłożyła z liścia z całej siły w twarz z jednej i z drugiej strony, to dopiero po tym oprzytomniałam, opamiętałam się. Podobno tłukłam głową o ścianę, bały się dziewczyny, że sobie głowę rozbiję albo o ścianę, albo o pryczę. I pamiętam, jak mi mówiły, że przestań się mazać cały czas, nie płakałaś, oni nie mogą zobaczyć, że cię rozmiękczyli, oni nie mogą zobaczyć, że ty płaczesz, bo cię dopiero rozmiękczą, ty się weź w garść, ty się opamiętaj. I wyobraźcie sobie, że ja się do tego stopnia pozbierałam, zwłaszcza po tym, jak dostałam popysku, że na drugi dzień wzięli mnie na kolejne przesłuchanie. Ja na drugi dzień, jak poszłam, to już sobie zrobiłam fryzurę, nawet nadpalonymi zapałkami zrobiłam sobie coś w rodzaju makijażu. Weszłam wyluzowana i z uśmiechem do pokoju. I też coś we mnie takiego się zacięło. Mówię: ja wam tu dopiero pokażę, trupem padnę, ale teraz to ja was wkurzę. I oni jak mnie zobaczyli, to zbaranili, bo myśleli, że ja już jestem załamana i tak nie wiedzieli. Widziałam, że im pomieszałam strategię, posłałam im szyki, kazali mi usiąść, niby na coś czekają i tak taką gadkę zaczęli między sobą coś tam opowiadać o wywożeniu na Syberię, o warunkach więziennych takich koszmarnych. A ja się tak podparłam i tak zesłałam z takim zaciekawieniem. I oni udawali, że zapomnieli o mnie. I w pewnym momencie ten jeden Ubek się odwraca i mówi: a pani tu jeszcze jest? A myśmy myśleli, że panią zabrali, no bo my będziemy musieli dzisiaj wcześniej wyjechać. A to pani tu jeszcze jest? Wie, jestem i z wielkim zainteresowaniem słucham panów opowieści. To jest nawet ciekawie. No to tym już całkiem, prawda, ręce opadły i ten jeden zgrzytnął zęba, i drugi otworzył drzwi: zabrać ją. No a wtedy mnie wyprowadzili z powrotem do celi. I tak wyglądało jedno z przesłuchań. Poza tym potem pamiętam jeszcze, jak nas odwiedził świętej pamięci biskup Bednosz. Przyjechał do nas, z każdą się witał. Widać było, że ma łzy w oczach, że jest bardzo poruszony. Po tej wizycie biskupa Bednosza pamiętam, że trochę rygor więzienny zelżał, troszeczkę już to jedzenie było troszeczkę lepsze i od tego momentu mieliśmy prawo do mszy świętej. Ksiądz Weissner właśnie przyjeżdżał raz w niedzielę i w takim dużym, do takiej dużej świetlicy, te, które chciały iść na mszę, nas tam zabierali. I pamiętam pierwsze słowa księdza Weissnera:
przyszedłem tutaj do was, mówi, nie mamy tutaj ołtarza, ale przyniosłem wam taki mały krzyż. I przed tym krzyżem odprawimy mszę świętą i mówi tak, popatrzcie na ten krzyż, on jest taki malutki. I wasz krzyż jest w tej chwili wielki, ale on też będzie malał, on też będzie taki malutki niedługo. I tych słów to nie zapomnę. I tak nam potrafił dodać otuchy. I pamiętam też coś strasznego, to były święta wielkanocne, Boże, święta Bożego Narodzenia. To był koszmar, bo wszystkie właściwie miałyśmy dzieci, miałyśmy rodziny. Wiedziałyśmy, że dzieci są bez nas, rodziny są bez nas w tą Wigilię. I dla mnie ta Wigilia była o tyle bardziej koszmarna, że to był ten okres, kiedy nie wiedziałam, co się dzieje z dziećmi, co się dzieje z rodziną. Płakałyśmy całą Wigilię, nie mogłyśmy jeść. Pamiętam, był Sylwester, też już, to już byłam w tej drugiej celi, bo krótko po tym nas właśnie rozparcelowali. I ten Sylwester, to już byłyśmy takie, prawda, nastawione bardziej bojowo, bardziej przekornie. Całą noc żeśmy śpiewały, aha, jeszcze w czasie Wigilii i w czasie Świąt Bożego Narodzenia płakałyśmy i śpiewałyśmy kolędy. Jakbyśmy zaczęły śpiewać kolędy, to nagle to było słychać na zewnątrz i całe więzienie nagle zaczęło kolędy śpiewać. Zaczęli klawisze latać, próbowali nas uspokajać i nie potrafili, bo całe więzienie śpiewało, inni osadzeni też. To samo było w czasie świąt, a potem w czasie Sylwestra to myśmy śpiewały różne piosenki i wtedy się zaczęło układanie tych takich naszych piosenek, które potem, prawda, zasłynęły jako piosenki uwięzionych i internowanych. No i to były takie piosenki, które myśmy na chybcika układały tak spontanicznie, nie? I pamiętam, że parę piosenek, które powstały na Radosze w więzieniu, to do dzisiaj są odnotowane, nawet jest wydanie tych piosenek. Sama uczestniczyłam, sama układałam niektóre zwrotki, między innymi w takiej piosence na melodię Uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki. To było siedzą za kratkami jak anioł dzieweczki i śpiewają sobie wesołe piosneczki, bo my solidarność to wesoła brać, choć nas zamykają, nie chcemy się dać. No i taka, pamiętam, była zwrotka, że jak już stąd wyjdziemy, do domu wrócimy, wiosenne porządki więc wnet w domu zrobimy, wymieciemy śmiecie i czerwony brud, wyrzucimy wszystko na śmietnik na wschód. I myśmy to na Radosze układały. I tego typu piosenki, i tak się zaczęło, to potem szło przez wszystkie obozy internowania, przez inne więzienia. No i tak to właśnie w skrócie wyglądało na Radosze. Byłam tam 6 tygodni i krótko, chyba 3 dni, 4 przed wyjazdem do Darłówka puszczono mojego męża do mnie. Mąż jak mnie zobaczył, to się tak wystraszył, że nie umiał wydobyć z siebie dźwięku. Ja nawet nie wiem, jak ja tam wyglądałam, bo lusterek żeśmy też nie miały. Bo nie wolno nam było mieć pod pozorem, że Anusz się, prawda, potłuczemy i pochlastamy się lusterkami. I podobno wyglądałam też jak szkielet powleczony żółtą skórą, bo że chudłam, to tylko po ciuchach widziałam. Podobno byłam żółta, pomarszczona, wyglądałam koszmarnie. Mężowi się broda trzęsła, mówić nie umiał. I dopiero od niego się dowiedziałam, on się w ogóle rozryczał, bo się dopiero wtedy dowiedział, gdzie ja w rzeczywistości jestem, mogliśmy się zobaczyć. I ja się dopiero od niego dowiedziałam, że to jest nieprawda, że to był ubecki szantaż, że nic podobnego, ani o rozwodzie nie myślał. Ani dzieci mi nie zamierzał odebrać, tylko latał jak oszalały i usiłował do mnie jakoś dotrzeć i dowiedzieć się, gdzie jestem. No i wtedy też dostałam od niego pierwszą paczkę, no to miałam ciepłe swetry, ciepłe rajstopy, w ogóle jakieś ciepłe rzeczy do przebrania. I parę dni później wywieźli nas do Darłówka, do ośrodka internowania. W Darłówku warunki, no to w porównaniu z Radochą to było niebo a ziemia, bo to był ośrodek wczasowy Mostostalu Wrocław w lesie nad brzegiem morza i tam nas nie trzymano ani w
jakichś budynkach więziennych, czy w jakichś takich blokach jak w Jastrzębiu, tylko tam były normalne pawilony mieszkalne. Tyle tylko, że obowiązywał nas tam rygor więzienny. Miałyśmy tam pokoje do dyspozycji. Był do dyspozycji, prawda, była taka wspólna toaleta i prysznic, no ale to już było niebo a ziemia w porównaniu z tym, co było na Radosze. I tam byłyśmy ulokowane na pierwszym piętrze. Pierwsze i drugie piętro, to tam były, chyba dwa piętra były, i klatka schodowa, tam nie było klatki schodowej, tylko były schody na zewnątrz i wchodziło się z zewnątrz z tych schodów na każde piętro i dlatego byliśmy w obrębie piętra zamykane na klucz. I zawsze jak był spacer, to nas wypuszczano, klawiszka przychodziła z kluczem, wypuszczała nas z tego spaceru na zewnątrz. I wolno nam było chodzić godzinę dookoła klombu. Potem pamiętam, że też ten rygor więzienny zelżał chyba w lutym, jak przyjechała do nas delegacja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z Genewy. Wtedy dopiero dostałyśmy trochę środków czystości i takich artykułów higienicznych. To dopiero wtedy zobaczyłam, jak wyglądają porządne, że tak powiem, artykuły higieniczne dla kobiet z cywilizowanego świata. No ale mimo wszystko stres był niesamowity, bo to samo było zresztą we więzieniu. Cały czas była psychoza, uważać na podsłuchy. Także jak coś chciałyśmy sobie powiedzieć konkretnego, to jedna drugiej do ucha mówiła i albo głuchy telefon był, albo się pisało na skrawku czegoś, bo właściwie to nawet papieru do pisania nie było. Na Radosze potem papier do nas zeszyty docierały tam w Darłówku. A w Darłówku to nawet wiem, gdzie była cała stacja podsłuchowa, bo to było widać, jak się wchodziło do pawilonu, gdzie była jadalnia, gdzie normalnie w czasowicze jedli. Myśmy tam byli na posiłki prowadzeni. To jak się wchodziło na tą główną salę taką, tą jadalnianą, gdzie też mieliśmy w niedzielę mszę świętą, to z lewej strony widać było aparaturę, prawda, kręcące się kółka magnetofonów i tam zawsze ze słuchawkami jakiś ubek siedział i nagrywał. Także no bez przerwy, pod presją, żeby czegoś nie powiedzieć, żeby się coś nie wypsnęło. I tutaj muszę zaznaczyć kapitalną postawę wojska i żołnierzy. Wojsko było po naszej stronie. Co prawda oni też byli nadziani różnymi wtykami, różnymi kapusiami i różną swołoczą, za przeproszeniem, ale generalnie oni byli po naszej stronie. Niejednej wpadki uniknęłyśmy dzięki żołnierzom, bo zawsze w nocy przychodzili pod okna i nas zawsze przestrzegali. Jak mieli kogoś zabrać, czy transport miał być, czy miała przyjechać jakaś ekipa na przesłuchanie, czy miał być robiony jakiś większy kipisz, czyli rewizja, zawsze dostawałyśmy cynk od wojska. Do tego stopnia, że bibułę, która do nas oczywiście przychodziła do ośrodka, a jakże, czy jakieś grypsy, cokolwiek, to się w nocy żołnierzom na tak zwanej habecie spuszczało z okna. Oni nam to zawsze przechowali, potem oddali z powrotem. Grypsy nam brali, jak wychodzili na zewnątrz, bo mogliśmy niby oficjalnie wysyłać, prawda, z ośrodka korespondencję, tyle że ta korespondencja w większości nie dochodziła, bo szła przez cenzurę. Albo były powycinane czy zamazane fragmenty, które się u Bacji, prawda, wydawały niebezpieczne. A żołnierze nam wynosili, jak wychodzili na przepustkę i wysyłali, i to dochodziło wszystko. Także z nimi no, naprawdę była kapitalna sprawa. Mało tego, jak myśmy zaczęły układać nasze piosenki, zaczęłyśmy je śpiewać. Oczywiście ubecja dostawała tak zwanych pingli i szału. Żołnierzom się to strasznie podobało i zawsze przychodzili słuchać pod okna. I w nocy potem przychodzili: dziewczyny, dajcie nam teksty. No i myśmy też te teksty spisywały zawsze i żeśmy im tam dawały przez okno. I po jakimś czasie słyszymy w nocy żołnierze, ci co mieli wolne, w pawilonie śpiewają nasze piosenki.
Zrobił się skandal, zrobiła się awantura. Bo tam, prawda, ubec, ja od razu się w to wtrąciła. Tylko że potem, pod koniec już stanu wojennego, w sumie ja byłam w Darłówku dwa razy, bo byłam dwa razy internowana. Potem trafiłam też do Darłówka drugi raz. To potem pamiętam już pod koniec stanu wojennego, to ubecja już była taka zblazowana. Zresztą oni chlali non-stop i potem też było tak, że nie tylko żołnierze śpiewali nasze piosenki, ale schlana ubecja też po nocy śpiewała to samo co my. No więc myśmy miały kabaret i ubaw taki popachy. Jak trafiłam do Gołdapi, zaczęło się w sumie i w Gołdapi, i w Darłówku od tego, że tam baby były buntownicze, rozrabiały przy każdej okazji, podskakiwały. Robiły różne akcje, w tym głodówki, w tym jakieś masowe śpiewy w oknach i tak dalej. Było bardzo głośno, bardzo, prawda, podkreślałyśmy na każdym kroku, że im się nie damy, że są naszymi wrogami, że będziemy walczyć. No i były represje, oczywiście jak którejś odebrali widzenie w ramach represji, czy korespondencje, czy paczki, no to wszystkie się stawiały za nią solidarnie. I między innymi pamiętam, ale to już na poważnie szło i na ostro, o sprawy takie jak opieka lekarska. Bo myśmy oczywiście tam zaczęły bardzo chorować. Raz przeziębienia, dwa brak higieny, trzy stres. I po prostu nie chciano nam tej pomocy lekarskiej udzielić. Najwyżej jakiś lekarz tam, prawda, więzienny na miejscu, ale były przypadki, gdzie potrzebna była albo pomoc specjalistyczna, czy nawet wyjazd do szpitala. I jeżeli którejś odmówiono, to jest jeden z przykładów, jaki podaję, to myśmy od razu ogłaszały głodówkę i akcję protestacyjną. Nie wstajemy na apel, nie wychodzimy na spacer, nie przyjmujemy posiłku. No i oni chcąc nas, to samo działo się i w Darłówku, i w Gołdapi, i oni chcąc nas troszeczkę wziąć za twarz i trochę spacyfikować, to pozbierali te wszystkie największe zołzy i największe prowodyrki z Gołdapi i z Darłówka i zrobili wymiany. Najpierw przyjechał transport z Gołdapi do Darłówka, gdzie między innymi przyjechała Kuroniowa, przyjechała Joanna Gwiazda, i jeszcze Maja Komorowska chyba i jeszcze tam taka tych dziewczyn z koru, taka ekipa, tych Anka Kowalska chyba też. I tym samym samochodem, potem tą samą suką zebrali ekipę od nas z Darłówka i myśmy się też ni stąd, ni zowąd dowiedziały, wchodzi klawiszka i tak. Kawalcówny, czyż Baranowska, Idzikowska, Brodzka, pakować się. I nie powiedziała nam, gdzie jedziemy, tylko pakować się i wychodzić. No to myśmy się spakowały, wyszłyśmy, było nas chyba, nie wiem, samego, bo jeszcze były dziewczyny spod Beskidzia też, ale nie było nas dużo, było nas kilkanaście osób, a tutaj z samego Śląska, tutaj z Katowic, było nas chyba 8 osób. Także nas wsadzili i zawieźli nas do Gołdapi. Przywieźli nas do Gołdapi i tam, jak się dziewczyny dowiedziały, tam było dużo dziewczyn z Wybrzeża, dużo było z Wrocławia. Jak się Ania Walentynowicz dowiedziała, że przyjechały dziewczyny ze Śląska, to pierwsze co, to zaczęła się pytać o górników, o kopalnię. No to akurat ja jedna byłam z kopalni. To pamiętam, że nas ciągano, byłyśmy rozchwytywane, robiłyśmy za te gwiazdy o mało co, bo nas ciągali po wszystkich pokojach. Chcieli się dowiedzieć, jak to było na Śląsku, a co Śląsk, a jak Śląsk, a mnie w szczególności o górników pytali. Zresztą ja od razu mi przylepiły ksywkę Basia Górnik, jako że byłam z kopalni Mysłowice. No i w ten sposób miałam okazję poznać Anię Walentynowicz. Zresztą mieszkałyśmy przez jakiś czas w sąsiednich pokojach o ściany. Poznałam między innymi Jasię Jankowską, dziennikarkę do dzisiaj. Poznałam Alinkę Pieńkowską, już nieżyjącą. Tam była też, z tym, że ją przywieźli z Lublińca, Ela Seferowicz. Ona też była właśnie ze Śląska. Chyba też z nami z Gołdapi przyjechała. Nie, ona chyba z Darłówka też z nami przyjechała, tak, bo już była w Darłówku.
Także poznałam całą wtedy elitę już do końca i zawsze mówiłyśmy, że sami sobie założyli pętlę na kark, że wszystkie największe zołzy i jędze zamknęli razem w jednym ośrodku, bo dopiero nastąpiła wtedy wymiana doświadczeń i wzajemne szkolenie. I wtedy dopiero zaczęłyśmy rozrabiać. Kontakty były ponawiązywane. No i potem można było już nawet po stanie wojennym, kontakty były utrzymywane, była wymiana czy to materiałów, czy jakiejkolwiek informacji i to też bardzo pomogło. W Gołdapi było parę ostrych akcji takich protestacyjnych, w tym głodówka, kilka głodówek było, w których uczestniczyłam. Jedna to pamiętam, ja nie pomnę w tej chwili nazwiska, koleżanki chyba ze Szczecina, której syn zmarł i ona prosiła o przepustkę, chciała jechać na pogrzeb syna i jej tego odmówiono. Wtedy się zrobiła awantura, zaczęłyśmy wszystkie krzyczeć i wszystkie ogłosiłyśmy strajk głodowy, głodówkę. Zaczęłyśmy wszystkie głodować i w Gołdapi, ponieważ tam co rusz ktoś z zewnątrz przyjeżdżał, jakaś komisja międzynarodowa, czy to z Genewy, czy tam z Londynu, czy jeszcze skądś, to oni się już trochę bali. Jakbyśmy ogłosiły głodówkę, to chyba, nie wiem, dzień czy dwa, nie pamiętam, ale wystraszyli się i nie dość, że ją puścili na sam pogrzeb, to jeszcze chyba dostała coś 3 czy 4 dni wolnego. Potem pamiętam, była awantura i też głodówka. Wiem, że ona miała na imię Jadzia, bo już chyba po 70. I chyba miała chorobę nowotworową i wymagała leczenia szpitalnego i tego jej odmawiano. I też o nią zrobiliśmy awanturę tak, że ją zabrali do szpitala po tej naszej akcji. Potem pamiętam, też była taka fajna akcja. Dziewczyny oczywiście masowo i nagminnie miały tranzystory dostarczane w różny sposób. Nie będę się rozwodziła jak. W każdym razie tranzystory takie malutkie docierały. Tam się słuchało w nocy wolnej Europy głosu Ameryki, BBC i tym podobnych. I to już była taka specjalna grupa redakcyjna, która słuchała, robiła notatki, pisała artykuły i robiła z tego nasz biuletyn wewnętrzny, naszą wewnętrzną bibułę. No i strasznie komenda ośrodka walczyła z tym, zwłaszcza z tymi odbiornikami. I kiedyś pamiętam, ogłosili w czasie apelu, że mamy natychmiast oddać wszystkie, prawda, do godziny 12, komendant nam daje czas, mamy oddać po dobroci wszystkie odbiorniki, w przeciwnym razie będą sankcje, a którąś złapią, no to będzie już z dekretu, prawda, i nie będzie internowanie, tylko będzie sprawa z dekretu. I wyrok co najmniej kilku lat więzienia. I myśmy wtedy grzecznie i posłusznie pozdejmowały wszystkie głośniki podłączone pod radiowęzeł, które były w każdym pokoju. I wszystkie głośniki zaniosłyśmy i zwaliłyśmy na kupę komendantowi pod drzwi. I się zrobiła ciężka awantura z tego. Pamiętam, że chyba była jakaś kara, chyba mieliśmy 2 dni zakaz spaceru czy coś w tym rodzaju. Więc taka afera też była. Raz też pamiętam, walczyłyśmy o 2 spacery w ciągu dnia chyba, czy o dłuższy spacer. Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie dziewczyny w czasie jednego spaceru wyszły i ukradkiem wymontowały drzwi, bo w Gołdapi nas wypuszczali na takie tarasy. Były 2 tarasy i na te tarasy nas wypuszczali na spacer. Tam mogłyśmy sobie spacerować, gimnastykować się i tak dalej. To dziewczyny wymontowały drzwi i schowały te drzwi w takim ciemnym zakamarku pod schodami. I nie mogli tych drzwi znaleźć. Zrobiła się straszna awantura. Latali wszyscy zomowcy SB, wszyscy latali po ośrodku, nie mogli tych drzwi znaleźć. A my miałyśmy do wieczora spacer do woli. No i potem też pamiętam, że był zakaz widzeń, zakaz spacerów, zakaz paczek, coś tam jeszcze. Potem pamiętam kapitalnie, wspominam wizytę księdza Tischnera, który do nas przyjechał. Miałyśmy z nim spotkanie w holu wszystkie i od razu zaczął, jak to ksiądz Fischner, humorystycznie.
Nie martwcie się, dziewczyny, co to za stan? To jakiś taki stanik, mówi. No to wszystkie w śmiech. No i jak to ksiądz Tischner zaczął tą swoją gwarą i tymi góralskimi dowcipami sypać. I było wesoło, i było fajnie. Oczywiście personel ubecki był wściekły. No i pamiętam też, jak przyjechali z MSW. Chyba na, podobno sam Kiszczak wtedy przyjechał. Tego nie wiem, na pewno nie widziałam go. Tyle tylko pamiętam, że myłam głowę, miałam pełną głowę piany i prawda, tyle piany na łbie wpada Ania Walentynowicz. Chodź. Ja mówię, Anka, ja głowę myję. A tam potem spłukasz. Chodź natychmiast na korytarz, ponieważ ja uczestniczyłam w śpiewach ogólnych tych naszych, prawda, piosenek, tych naszych wersji. Zawsze byłam naczelnym zapiewajłą, no to Anka, chodź, bo bez ciebie dziewczyny nie będą śpiewały. Wyciągnęłam, jestem na łbem pełnym piany na korytarz. Tam się dowiedziałam, że przyjechali z MSW i jak żeśmy im tam odstawiły koncert tych naszych piosenek. Na dzień dobry była taka piosenka, za przeproszeniem, dałeś dupy, generale, dałeś dupy, o Jaruzelskim. No to się też zrobiła awantura. No wszystkich nas zagoniono do pokojów, był w ogóle zakaz wychodzenia z pokojów, nie wiem, coś przez 2 czy 3 dni. Komendant dostał straszliwy opieprz, podobno tam jakieś sankcje były i delegacja zabrała się i pojechała. No więc takie epizody, to pamiętam do dzisiaj. No i pamiętam też kapitalny kontakt z żołnierzami. Pamiętam również to, że żołnierze mieli takiego lekarza. Oni byli nieraz biedni, no na równi z nami zinternowanymi, bo jak oni nam opowiadali, jak ubecja była już pijana w sztok, to można było z tymi żołnierzami pogadać po nocy. To tak, tego nie puścili do domu, chociaż służba wojskowa się skończyła, miał już iść do cywila, więc bardzo wielu było takich, którzy do cywila nie weszli, bo im zatrzymali. Zatrzymali ich w tym. Byli tacy, których karnie powcielali do wojska, bo albo sami działali, albo pochodzili z rodzin działaczy. Byli tacy, którym internowali brata, ojca, wujka, matkę, siostrę i też mieli ich wszystkich po dziurki w nosie. I nie dali się tam, prawda, zinwigilować i jakoś przekabacić na stronę wrony. Także myśmy się też nasłuchały i opieki lekarskiej nie mieli wcale. A ponieważ między internowanymi były lekarki, między innymi była Ela Seferowicz, była Ligia Grabowska z Warszawy. Więc jak żołnierze chorowali, bo oni chorzy nieraz z zapaleniem oskrzeli, jak się okazało, nieraz z zapaleniem płuc w nocy na mróz na warte szli, to oni podchodzili pod nasze okna czy pod balkony, lekarki do nich wychodziły i na odległość, co dolega, jak dolega. I ponieważ myśmy wtedy już miały lekarstwa z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i tymi lekarstwami dysponowały lekarki, bo one sprawowały nad nami taki bezpośredni, prawda, nadzór lekarski, to myśmy naszymi lekarstwami też żołnierzy ratowały. Bo mieli takiego lekarza, który był non-stop narąbany i wszystko, poczynając od, jakbyśmy się śmiały, od bolących migdałków po, prawda, hemoroidy, leczył czarną maścią. No i także jak było trzeba, to nawet próbowaliśmy tych żołnierzy ratować. Z Gołdapi zostałam zwolniona, to było chyba 29 albo 30. 28, gdzieś 29, w ostatnich dniach kwietnia, bo wiem, że chyba 30 kwietnia albo 1 maja dotarłam do Mysłowic. Byłam całą dobę w drodze, jako że kawał drogi przez całą Polskę wracałam ponad dobę. Znamienne jest to, że wtedy była ostra akcja ze strony Episkopatu Polski, żeby wypuścić kobiety mające dzieci poniżej 14 roku życia. A ponieważ moje córki akurat wtedy miały już 9 i 11 lat, ale były poniżej 14 roku życia, więc zostałam na mocy tego zwolniona. Cały czas nie wiedziałam, że wrócę do domu. To było trzymane w tajemnicy.
Pamiętam, że chyba w Wielkim Tygodniu, bo tak się składa, że Wielkanoc też zaliczyłam w internowaniu, czyli w Gołdapi, że płakałam księdzu Smędzikowi, naszemu kapelanowi, w rękaw, że nic, jak ja znowuż kolejne święta bez dzieci. W dodatku płakałam, bo zbliża się pierwsza komunia moich obydwu córek. One były wprawdzie, między nimi jest 1,5 roku różnica, ale ponieważ starsza mi dużo chorowała i z opóźnieniem chodziła na religię, bo przecież wtedy nie było religii w szkole, tylko trzeba było do kościoła dziecko prowadzać, do salek katechetycznych. No, z powodu choroby i była opóźniona w kursie religii i także w sumie obydwie w jednym dniu razem do tej komunii szły. I mnie bardzo bolało to, że ja, że moje córki pójdą beze mnie do komunii, bez mamy. Już wtedy wiedziałam, że mamę wypuścili z więzienia, z tym, że ona była najpierw, tak jak mówiłam, w szpitalu więziennym, tam jak już wyszła z tego szpitala, była w domu. To potem wylądowała jeszcze na żółtaczkę zakaźną w szpitalu, na oddziele zakaźnym w Mysłowicach była. No więc zanosiło, że nie tylko, zanosiło się na to, że jeszcze i bez babci będą, i bez mamy. No i tak o tym mówiłam księdzu Smędzikowi, płakałam mu w rękach podczas spowiedzi. I on mnie głaskał po głowie i mnie pocieszał, nic się nie martw, nie płacz, zobaczysz. Będzie wszystko dobrze, będziesz na komunii córek, nie martw się, będziesz z nimi. On już coś wiedział. No i rzeczywiście w ostatnich dniach kwietnia przyszła ta taka amnestia dla kobiet, tak jak mówiłam, mające dzieci, które miały dzieci poniżej 14 roku życia. Dotarłam jakoś do Mysłowic, oczywiście tłukłam się całą noc pociągiem z Gołdapi, przesiadka w Warszawie. Potem dotarłam do Mysłowic, to już chyba była majówka, 30 kwietnia, późny wieczór, chyba ostatnim tramwajem wracałam z Katowic do Mysłowic. W tramwaju mnie górnicy dorwali, co wracali z szychty. Jej, wypuścili panią, jak to dobrze, no to wiem, że mnie odprowadzili pod dom, pomogli mi torby nieść, bo miałam trochę rzeczy ze sobą, co mi tam mąż dowoził. No i wróciłam do domu, oczywiście zdrowie mi się troszeczkę posypało, bo już mi się wtedy zaczął kręgosłup odzywać. Bardzo nieprzyjemne, bardzo bolesne dolegliwości. Wiedzą wszyscy, co to znaczą, co to korzonki nerwowe, no więc mnie to bardzo dolegało, bolało jak diabli, od razu do lekarza. Dostałam kilka dni wolnego, miałam trzy dni miałam czasu, żeby się zgłosić do pracy i na mocy dekretu przysługiwał mi powrót na moje stanowisko pracy sprzed internowania. Zgłosiłam się po 3 dniach i oczywiście na dzień dobry zrobiła się awantura, bo ja miałam dać znać, że już wróciłam i że jestem chora. I dlaczego ja się tak późno zgłaszam, że to jest powód do dyscyplinarki. No ale zrobili mi wielką łaskę, nie zwolnili mnie dyscyplinarnie, tylko chyba jakąś naganę dostałam. I co się okazało, nie wróciłam na swoje stanowisko pracy, czyli do biblioteki kopalnianej, bo okazało się, że na krótko przed moim wyjściem z internowania, gdzie już było wiadomo, że ja będę wypuszczona, ta biblioteka została po prostu zlikwidowana. Zlikwidowana w ten sposób, że w całości na pniu, ze sprzętem, z pomieszczeniami, z wyposażeniem, z całym księgozbiorem bez inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przekazano księgozbiór i to wszystko bibliotece miejskiej. Pod pretekstem, że prawda nie ma warunków i nie ma funduszy na dalsze utrzymywanie tej biblioteki. No a jak wróciłam, to był pretekst, że no może by tak mnie ewentualnie zwolnić, tym bardziej, że się dopiero po 3 dniach zgłosiłam. Mojego stanowiska pracy już nie ma, ale w ostatniej chwili się zreflektowali i dali mnie do pracy, do działu ekspedycji, czyli wysyłki węgla. I tam chyba po cichu liczyli na to, że ja się wyłożę na pisaniu listów przewozowych. To była paskudna robota, bo po pierwsze na 3 zmiany, w tym na zmianę nocną. Po drugie,
tego było tyle, że trzeba było pisać bardzo szybko na maszynie, bo bardzo dużo tego węgla szło z kopalni. I oni po prostu myśleli, że się na tym wyłożę, że nie dam rady. I tu się przeliczyli, bo jak już chyba wcześniej wspominałam, ja kończyłam dwuletnie studium handlu zagranicznego po maturze ze specjalnością korespondent w językach obcych i musiałam biegle umieć pisać na maszynie. I rzeczywiście pisałam bardzo biegle, bardzo szybko i świetnie sobie radziłam z tymi listami przewozowymi. No to jak mi za dobrze szło, to mi trzeba było dać w kość. To mnie przesuwali czasami na wagę, raz na wagę kolejową, gdzie się sypało węgiel na wagony kolejowe i tam się ważyło. Potem na wagę samochodową. Także no, była to paskudna robota, bo do czasu trzeba było z tej wagi zejść i brać łopatę w garść i odrzucać węgiel łopatą, prawda, z tej wagi. Jeszcze się naraziłam panu kierownikowi działu, nazywał się nomen omen, za przeproszeniem, Frunze. I się bardzo chwalił, że pochodzi właśnie, jest w prostej linii potomkiem tego słynnego Frunzego, prawda, z rewolucji październikowej, na co ja kiedyś nie wytrzymałam i przy wszystkich koleżankach w czasie przerwy śniadaniowej mu powiedziałam, że z takim nazwiskiem i z taką rodziną to się ma zapapraną metrykę na 10 pokoleń wstecz. I zaraz potem wylądowałam oczywiście na tej wadze.